Małe koszyczki, a w nich pokarmy, w skromniejszej niż dawniej ilości, ale ważna jest tradycja. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę jest najmilszą narodową tradycją, praktykowaną w każdym polskim domu. W koszyczku powinny się znaleźć przede wszystkim chleb, mięso i wędliny oraz jajka, ale znajdziemy tam też chrzan, sól, pieprz, kawałek ciasta, masło czy ser. Byliśmy z kamerą w sieradzkich świątyniach, na początek Bazylika Mniejsza, Sanktuarium Świętego Józefa. Baranku Boże, który zwyciężyłeś zło i obyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy mieli na pamiątkę baranka paschalnego wśród świątecznych potraw, które Ty stworzyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy, dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przenosimy się na osiedle Jaworowe do kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, najliczniejszej sieradzkiej parafii. W uroczystość zmartwychwstania mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszych domach rodzinnych. Dlatego przenosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serce radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. Wielka Sobota to dzień ciszy i zadumy. Przy okazji święcenia pokarmów w kościołach wierni adorują Najświętszy Sakrament, który znajdował się w przygotowanej kaplicy nazywanej Grobem Pańskim lub też Ciemnicą. Przy grobie czuwali też strażacy. To również jeden z elementów polskiej tradycji.